Niech pan mój nie zwraca uwagi na tego nicponia Nabala, bo on jest jak jego imię. Nabal oznacza, że jest w nim wiele głupoty. Ja zaś, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których przysłałeś. A teraz, panie mój, na życie pana i twojej duszy, skoro powstrzymał cię pan od rozlewu krwi i pomsty dokonanej na własną rękę, niechaj twoi wrogowie i wszyscy, którzy życzą mojemu panu nieszczęścia, podobni staną się do Nabala. A oto upominek, który przyniosła twoja służebnica panu swemu. Niech go podadzą sługom chodzącym za moim panem. Daruj łaskawie winę twej służebnicy. Z pewnością pan zbuduje panu mojemu dom, który będzie trwały, gdyż pan mój toczy boje pańskie. Dlatego nie spotka cię nieszczęście przez całe życie. Jeśli natomiast ktoś powstanie, aby cię prześladować i czyhać na twoje życie, niech dusza pana mojego będzie dobrze zamknięta w woreczku życia u pana, Boga twojego. Życie zaś wrogów niech wyrzuci jak z procy. A kiedy pan spełni panu mojemu wszystko dobre, co przyobiecał, i ustanowi cię władcą Izraela, niech nie będzie wtedy dla ciebie skrupułem i wyrzutem sumienia u pana mego to, żeś rozlał krew niewinną i że wymierzyłeś sobie sprawiedliwość na własną rękę. A kiedy pan łaskawy będzie dla mego pana, przypomnisz sobie swoją służebnicę.